Szanowni Państwo, Piotr przed chwilą Państwa zaprosił do udziału, współudziału rozwoju platformy Tizen, czy Tizen, w zależności od tego, po której stronie oceanu się wymawia tę nazwę, przedstawiając alternatywę, przedstawiając możliwość kontrybucji do projektu open source'owej. Jest jeszcze jedna możliwość, żeby kontrybuować do Tizena. Zatrudnić się u nas. Chciałbym Państwa zachęcić do zatrudnienia się w Samsungu, zatrudnienia się w zespole, który mam przyjemność prowadzić, ażebyśmy razem, też od strony producenta sprzętu, tworzyli prawdziwie open source'ową platformę mobilną. Ja się nazywam Marcin Gajda. Już wspomniałem, mam przyjemność prowadzić w naszym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie zespół nazywany Grupą Linux. Po prostu. Dodatkowych jakichś nazw. Jesteśmy Grupą Linux, jesteśmy pasjonatami Linuxa od początku do końca, entuzjastami. Pracujemy z Linuxem, lubimy go, wierzymy w open source i wdrażamy go. Mamy taką możliwość też, dzięki naszym pracodawcom, wdrażamy go na świecie. Zacznę od historii naszego Centrum Badań i Rozwoju. To już 13 lat. 13 lat temu nasze centrum zostało założone w Warszawie na ulicy Szturmowej. W tamtym czasie tworzyliśmy odbiorniki telewizji cyfrowej, popularnie zwane set-top boxami. 5 lat później, w roku 2005, otworzyliśmy kolejny dział, w którym tworzymy oprogramowanie dla telewizorów cyfrowych. Praktycznie wszystkie telewizory cyfrowe dostępne na rynku europejskim przechodzą przez nasze Centrum Badań i Rozwoju. W roku 2007 otworzyliśmy kolejny dział mobilny. To jest dział, w którym ja obecnie pracuję, a także koledzy, którzy tutaj też ze mną przyjechali. Piotr, Łukasz. Był Maciek też w prezentacji przed obiadem. W roku 2008 powstała Grupa Linux, czyli zespół, który mam przyjemność prowadzić. W roku 2011 pierwszy raz przyjechaliśmy na jesień Linuxową, oficjalnie jako sponsor i partner. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Filip. Jako partner imprezy i konferencji. W roku 2012 oficjalnie ogłaszamy, pracowaliśmy nad Tizenem, nad prawdziwie open source'ową platformą, która już niebawem będzie dostępna też poprzez urządzenia, także dla wszystkich Państwa. Co się dzieje teraz w naszym Centrum Badań i Rozwoju? We wszystkich działach, które teraz mamy, w międzyczasie nie wspomniałem o tym, powstał dział jeszcze testowy, dział, w którym produkujemy też pamięci typu flash i oprogramowanie tych pamięci. Toczymy równolegle ponad 100 projektów, prawdziwych projektów software'owych z zespołami projektowymi. W tej chwili w naszym Centrum Badań i Rozwoju zatrudnionych jest 1500 osób w dwóch ośrodkach, w Warszawie i w Poznaniu. W tym roku planujemy otwarcie jeszcze jednego ośrodka w Łodzi. Myślimy też o kolejnych miastach, aczkolwiek na chwilę obecną decyzje odnośnie lokalizacji kolejnych ośrodków nie są jeszcze podjęte. To z tyłu to jest szczur. To tutaj. To jest szczur. Szczur zwany szczurem mózgotrzepem. Nazywany jest szczurem mózgotrzepem, ponieważ trzepie mózg. Z tego powodu, gdyż szczur nie wiadomo, gdzie ma nogi. Szczur ten jest logo naszej grupy, naszego zespołu. Symbolizuje taką z jednej strony bardzo dużą kreatywność, a z drugiej strony taką bardzo, bardzo istotną i dużą jakąś taką niechęć do dostosowywania się, do taką chęć do parcia do przodu, do myślenia w sposób nieszablonowy. Tacy jesteśmy w grupie Linux. Jesteśmy innowacyjni, kreatywni, pomysłowi, no i staramy się ten świat zmienić po prostu na lepsze. Jest nas 90 osób w tej chwili. Chciałbym, żeby było nas więcej, stąd moja prolekcja dzisiejsza. Jakimi technologiami się posługujemy, rozwijając Tizena? Oczywiście Linux, cokolwiek to nie znaczy. Jądro, POSIX,
biblioteka standardowa, jakieś biblioteki do tworzenia UI i tak dalej. Jesteśmy linuxowcami. Używamy Muta, używamy Vima. Są tacy, co i Maxa. Używamy Vima, innych edytorów. Jesteśmy postiksowi, jak powiedziałem. Języki CC++, Python, konsola czy JavaScript. Tyson. Zaangażowani w naszej pracy jesteśmy w współpracę ze społecznością open source. I to jest prawdziwa współpraca. To nie jest wypuszczenie kawałka kodu, ponieważ nam każe licencja. Gdzieś tam sobie, na jakąś stronę, niech sobie wisi. My jesteśmy prawdziwie zainteresowani tym, żeby kod, który tworzymy, w ramach projektu, z którym współpracujemy, żeby był przyjmowany, akceptowany przez społeczność. Jesteście zaangażowani w projekty, które tutaj wypisałem, w jądro Linuxa. W jądrze Linuxa czterech naszych pracowników ma status maintainera. I nie dostaliśmy ich za darmo, bo Samsung. Tylko naprawdę na to zapracowaliśmy. Osoby ważne w kernelu Linuxa, widząc nasze zaangażowanie, widząc nasz kod, kolejne łaty, które wysyłamy, w pewnym momencie proponowały nam objęcie istotnej roli w którejś z branży. Podobnie jest z przeglądarką WebKit. Jeden z naszych pracowników ma status komitera. No, na to trzeba też naprawdę zasłużyć. Społeczność zaprasza, społeczność głosuje, widząc zaangażowanie, widząc chęć do współpracy zgodnej ze standardami wytycznymi przez dany projekt. Wcześniej padło pytanie o FL. Też jest już przy stoliku zielonym, odpowiedziałem. Kontrybujemy też do FL-a. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze maintainerów FL-u w naszym zespole, aczkolwiek myślę, że to jest kwestia czasu, ponieważ, jak już wspomniałem wcześniej, przez jądro Linuxa, przez WebKit, myśmy się nauczyli. My wiemy, jak efektywnie i w mądry sposób, na zasadzie takiego wzajemnego zrozumienia, współpracować ze społecznością open source. Kolejny projekt U-Boot, czyli bootloader dla systemu. Obecny tutaj Łukasz jest maintainerem w tym projekcie U-Boot, a także kustoszem. Taka ciekawostka. Projekt U-Boot wyróżnia istotne dwie różne role, w którym jedna to jest opieka nad gałęzią kodu, to jest kustosz, a z drugiej strony też opieka nad wersjami biblioteki na konkretne urządzenia. I to jest znowuż maintainer. Więc Łukasz niezależnie w dużych odstępach czasu został zaproszony do podjęcia się obu ról w tym projekcie. To oczywiście wymagało długiej, czasami, że tak powiem, bardzo wesołej współpracy ze środowiskiem open source. Aczkolwiek potrafimy to zrozumienie znaleźć. Jesteśmy akceptowani i, że tak powiem, wpuszczani do projektu. Scratchbox, SystemD, kolejne projekty, do których kontrybujemy. Też dużo staramy się być aktywni na wszelkiego rodzaju ważnych wydarzeniach linuxowych. Na najważniejszych konferencjach na świecie jesteśmy obecni. Jesteśmy na liście linuxowej, co widać. Pojawiamy się na LinuxConie i amerykańskim, i europejskim, i azjatyckim. I to nie jest obecność polegająca na wysłuchaniu prelekcji. My uczestniczymy aktywnie, spotykamy się tam z przedstawicielami projektów open source'owych, dyskutujemy dalsze możliwe kierunki rozwoju, dyskutujemy problemy, które się pojawiły, dla których zwyczajnie na przykład czasami na liście dyskusyjnej szkoda czasu, żeby się tymi mailami wymieniać. Spotykamy się, czasami z face to face, nawiązujemy jakąś lepszą nić porozumienia i wspólnie wypracowujemy kompromis, w którym kierunku pójść. Za miesiąc na LinuxCon Europe w Barcelonie jeden z naszych pracowników, maintainer, też kod do Linuxa, będzie dawał prelekcję na temat Contiguous Memory Allocator. Nasz pomysł, nasze rozwiązanie na to, w jaki sposób w jądrze Linuxa zapewnić możliwość alokacji ciągłych, dużych, fizycznych obszarów pamięci. 18 miesięcy ten kawałek kodu wrzucaliśmy do jądra Linuxa. 18 miesięcy, 28 różnych wersji patcha. Zanim zostało przyjęte
przez właściciela podsystemu zarządzania pamięcią w Linuxie. Byśmy cierpliwi, czekaliśmy, poprawialiśmy, bo nam zależało, a z drugiej strony uważaliśmy, że to rozwiązanie jest dobre. Przekonaliśmy w końcu. Embedded Linux Conference, też Europa, Stany Zjednoczone. I szereg konferencji branżowych, już niekoniecznie związanych z Linuxem, też na których się pojawiamy i staramy się aktywnie uczestniczyć. W tym roku na przykład w Polsce Generation Mobile czy Mobile Standard. Byliśmy na obu, w istotny sposób je wspieraliśmy. Wspominałem przed chwilą o tym, że będąc Linuxowcem można u nas, tak uważam, pracować w sposób przyjemny, fajny, realizować po prostu Linuxowo. Ale też można realizować się jako pracownik. Zapewniamy szereg benefitów, szereg korzyści, które pracownik, który nas się zatrudni, otrzymuje wraz z zatrudnieniem. Opiekujemy się pracownikami na różne sposoby. Dbamy o ich zdrowie. Dbamy, żeby byli bezpieczni. Dbamy, żeby nie byli głodni. Co jest ważne też dla osób, które nie są z Warszawy, nie są z Poznania, dbamy, że mieli gdzie mieszkać. Więc też zapewniamy pakiet relokacyjny, pomagający w przeprowadzce, pomagający w zakupie nowego mieszkania. Też doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że pracownicy, specjaliści, ludzie techniczni, pragną, lubią i chcą się rozwijać. Chcą być lepszymi specjalistami oraz lepszymi pracownikami i lepszymi ludźmi. Więc stawiamy też na rozwój. Zapewniamy szereg aktywności, które pozwalają pracownikom rozwijać się. Dbamy o ten rozwój. Uczymy języków, jeśli jest taka potrzeba. W koreańskim no, rzadko nam się zdarza zatrudnić osobę znającą przed język koreański, więc też zapewniamy ten język. Oczywiście nie jest obowiązkowy, aczkolwiek ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że znajomość alfabetu się przydaje. O tym będzie na kolejnym slajdzie, dlaczego się przydaje. Realizujemy się na konferencjach, na różne sposoby. Nie tylko, że nabywamy w ten sposób ciekawe umiejętności techniczne, wiemy, co się dzieje, potrafimy jakieś nowinki otrzymać, ale też choćby na przykład realizując się jako specjaliści od wygłaszania prezentacji. No to nie jest łatwe. Zapewniamy szereg szkoleń. Szkoleń wewnętrznych, szkoleń zewnętrznych. Szczególnie zwracam uwagę na szkolenia wewnętrzne. Mamy naprawdę doskonałych specjalistów w zakresie Linuxa i Linuxa wbudowywanego na urządzenia. Nasi trenerzy, i to nie żartuję, uważam, to jest czołówka polska, albo nawet i światowa, jeśli chodzi o wiedzę, umiejętności oraz sposób przekazywania wiedzy. Wszyscy pracownicy mają zdefiniowane ścieżki karier. Dyskutowane razem z pracownikiem i z przełożonym. Te ścieżki polegają na wskazaniu pracownikowi kierunków, w których będzie się rozwijać i pomaganiu pracownikowi w osiągnięciu tych kierunków, w osiągnięciu celów. Czy będziesz chciał być specjalistą w zakresie może oprogramowania kernela Linuxa, może webkitowcem, może skupić się na JavaScriptie, może będziesz chciał być w przyszłości trenerem, coachem, może będziesz chciał być liderem. Dyskutujemy te kierunki i zastanawiamy się, jak pomóc pracownikowi, że te cele osiągną w przyszłości. Pracownicy mają też możliwość podjęcia się szeregu aktywności, uprzymiających zwyczajnie pracę oraz czas po pracy. Tutaj od razu już powiem, tak, jest czas po pracy. Docierały do mnie czasami różne sygnały, że skoro się pracuje w firmie koreańskiej, to pewno to jest kołchoz. Nieprawda. My pracujemy zgodnie z kodeksem pracy. Od początku do końca przestrzegamy wszystkich zapisów kodeksu pracy i jesteśmy z tego naprawdę dumni. Ponieważ ja mam wrażenie, on jest poparty tylko moim doświadczeniem, ale chyba też badaniami, czy raczej artykułami prasowymi, że to nie jest powszechna rzecz na rynku polskim. Spotkania integracyjne. Tak, tutaj pozostawię to przy uśmieszku. Rzeczywiście je organizujemy, wspieramy. Tak, tak.
Dużo tak zwanych memów powstaje, które krążą potem po zespole. Szczur też jest jednym z nich, który był. Karta Benefit System, zapewniająca szereg zniżek, czy nawet bezpłatnych możliwości skorzystania z obiektów sportowych. Praktycznie wszystkie baseny w Polsce za darmo. Być może kontrowersyjny zapis, odwiedzanie ciekawych miejsc na świecie. Oczywiście w ramach podróży służbowych. Aczkolwiek rzeczywiście do bardzo ciekawych krajów, włączając to oczywiście Koreę Południową. Polecam. Żarcie jest świetne. Ja się przekonałem za trzecim razem, co prawda dopiero. Więc też być może wymaga to cierpliwości, tym niemniej w pewnym momencie jest świetne, po prostu świetne. Oczywiście zrobione przez koreańskich kucharzy, tylko. W Warszawie w restauracji Sora też są koreańscy kucharze. Praca z najnowszymi urządzeniami i technologiami. I tutaj no nie ma ściemy. To jest cutting edge technology, to jest u nas, to się u nas dzieje. I u innych dużych firm. Chcecie pracować z najnowszymi technologiami, z najnowszymi urządzeniami, firmach, które są istotnymi dostawcami sprzętu na rynki światowe. Bezpłatny wstęp na wiele wydarzeń kulturalnych. Koncerty, zniżki do teatrów, czy na przykład wejście do Centrum Nauki Kopernik, którego jesteśmy sponsorem. Nasza oferta dostępna jest w internecie w ramach portali pracuj.pl, w ramach profilu pracodawcy na Golden Line, ale także na naszej stronie internetowej rd.samsung.pl. W tej chwili otwartych mamy około 50 profili rekrutacyjnych na różne stanowiska, w tym profile rekrutacyjne do grupy Linux. Proponujemy współpracę też w formie płatnych praktyk dla osób, które jeszcze studiują. Trzy profile, dla których teraz szukamy pracowników do grupy Linux. Programiści C++, Tizen na dole jest napisany w C i w C++, no, tak jak w zasadzie Linux jako taki, jakby go rozumieć, tylko Linux. Jądro Linuxa jest w C, WebKit na przykład w C++. Poszukujemy programistów z tymi umiejętnościami. Pasjonatów open source, osób, które chciałyby rozwijać open source od strony biznesu, od strony firmy, która chce dzielić się swoim kodem. To jest nietrywialne. To wymaga dużo cierpliwości, umiejętności komunikacyjnych odpowiednich, dogadywania się. Czasami wyłysieć można, że tak powiem. Programistów Tizena. Tutaj dlatego też umieściłem dodatkowe strzeżenia. Nie wymagamy często dodatkowego, wcześniejszego doświadczenia. Jeśli brakuje wam jakiejś umiejętności, jeśli brakuje pewnej wiedzy, ale na etapie rekrutacji stwierdzimy, że jesteście osobami, które są, tak, potrafią programować na przykład, potrafią myśleć analitycznie, potrafią odpowiednio wnioskować, rozumować, mają fajne umiejętności komunikacyjne. Dobrze wypadają na przykład na spotkania właśnie. Z chęcią zatrudnimy. I brakujących umiejętności nauczymy. Oferujemy umowę o pracę. Tak jak powiedziałem, przestrzegamy od początku do końca kodeksu pracy, oferujemy umowę o pracę. Praca jest na miejscu, w naszych biurach w tej chwili w Warszawie i Poznaniu. Niedługo, gdy otworzymy biuro w Łodzi, będzie też praca w Łodzi. Co jest istotne, oferujemy możliwość uczestnictwa w programie tak zwanej optymalizacji podatkowej. Jesteśmy twórcami. Więc w pełni z tego korzystamy. No, najnowsze pomysły rządu troszeczkę przeszkadzają w tej optymalizacji, aczkolwiek to wciąż jest bardzo, bardzo istotny składnik. Kontakt naszego działu personalnego, telefon, link. Ta prezentacja będzie zamieszczona na stronie jesieni Linuxowej oczywiście. Lub
Gdybyście chcieli pracować właśnie u mnie, w grupie Linux, z open source'em, z Linuxem, zapraszam do skontaktowania się bezpośrednio ze mną. Marcin Gajda albo z Karolem, który opiera się o drzwi. Dziękuję wam bardzo. Zapraszam do pytań.